Ducha Świętego przed naszym kazaniem. Ześli, o Chryste, Twojego Ducha nam. Ześli, o Chryste, Twojego Ducha nam. Ześli, o Chryste, Twojego Ducha nam. Modlitwa do Ducha Świętego. Duchu Święty, Duchu miłości Ojca, obdarzy mnie Twoją miłością, oddaję Ci mój umysł i serce, abyś wypełnił mnie Twoją mądrością. Wyrwij mnie spośród marności świata i wprowadź do Twoich utych komnat, których zapomnę o świecie, aby poznawać Twoje tajemnice i pozwól mi spocząć u Twoich stóp i słuchać z namaszczeniem Twojego szeptu. Napełnij mnie wiarą, abym nie wątpił, że słowa, które czytam, pochodzą z ust Najwyższego i męstwem, abym odważnie niósł je całemu światu. Tobie, Panie, oddaję mój język. Niech będzie tutaj poddany bez końca, niech głosi tylko Twoją chwałę. Niech moje słowa będą owocem Twojej miłości, mistrzu ukochany, przyjmij. To narzędzie, aby było własnością Ducha Świętego. Ty wszystko potrafisz przemieniać. Dlatego powierzam to Tobie i nie lękam się o to, co powiem. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Amen. Laudetur Jezus Chrystus. In saecula saeculorum. Amen. Moi kochani, usiądźcie wygodnie. Umowa na kazanie z Wami do godziny 17. Dzisiaj, moi drodzy, przejdę do niespodzianki, ale muszę dać jedno ogłoszenie, bo bym zapomniał. 3 dni temu ogłosiłem, jakby ktoś mógł, fundację win mszalnych. Cena kartonu, 12 butelek, 0,75 litra, to nie litrowe, 150 euro. Dzieci, jeszcze nie zdążyłem do pokoju wrócić, już się pojawiła pierwsza fundacja. Wielki Bóg zapłać. I wymyśliłem to, że to jest forma zadośćuczynienia za pijaństwo. Jak ktoś długo pił, a przestał, no to aż się prosi, a wtedy będziesz miał udział we mojej mszy świętej. Bo ściągam aż z Francji, z Paryża wino mszalne. Jest słodziutkie, dzieci. I mnie nie boli, bo jak piłem, spożywałem wytrawne, to ja teraz kicham. Po prostu mam... I to mnie ułatwia. Znaleziono takie super wino mszalne. Na tym winie mszalnym są odprawione od wieku msze na Watykanie. Więc w taki kanał weszłem. Techniczny dostar. Więc jest już pierwsza, dzieci, fundacja. Widzę tu ruchy rąk. Zdaje się, że już jest druga. Trzeci, nie wiem, to pan się palcem ruszył, czy też to już jeszcze jako trzecia fundacja? No, bo pan ruszył tak palcem. To są już kolejne 3 fundacje. Cieszę się niesłychanie. Nie ukrywam, że wierząc w was, już zamówiłem 6 kartonów. Tak, żebyście... Ja nie śpię, dzieci, to od razu wykonałem, bo tamto procedura, zanim to dojdzie, to jest 2 miesiące. A teraz jest u Francuzów wakacje, to może być 4 miesiące, zanim to wyruszy system. Więc ja już... Mnie znacie, że... bo to się pojawiło spontan, bo tam było o zadośćuczynieniu i tak dalej, pokucie. Więc wtedy, dziecko drogie, ja biorę twój problem czy podziękowanie i to masz. A nie ukrywam, że po doświadczeniach kapłańskich, bo to zawsze się na winie oszczędzało, że było tyliczka na 3 czy 4, nie wiadomo było, czy jest przesłomkę spożyć, więc ja sobie postanowiłem, jak będę księdzem, to będę miał poszyjkę. To już, bo jak tylko byłem już niezależny, już koniec, żeby było zawsze poniżej od jeczeli 4 spożywaj, to nie wiadomo, ile razy może ten poszedł pierwszy i cmyk, no nie zostało nic, nie? To by się pomyliła, było drubeczkę, lekko przechyliłeś, już nie ma. Więc ja zrobiłem postanowienie. U mnie będzie zawsze poszyjka. Więc wielkie się cieszę. Państwo, już są 3 fundacje. Panie, ja muchę zganiała, czy też rękę podniosła? Nie, muchę, to przepraszam. Przepraszam, bo... Drodzy Państwo, no bo to tak, nie chcę Was obrażać, a każdy ruch mi jest teraz czujny. Przechodzę do prezentacji. Zdradzam szczegóły, bo w pierwszym kazaniu była cenzura i to, co jest w kwadracie, nie wygłosiłem. Więc dopełniam pierwsze kazanie. Moje dziecko, sporządzisz tablicę z moim prawem.
powiesisz ją w swoim domu i codziennie będziesz ją czytać, wynagradzać mi odrzucenie mojego prawa przez człowieka. Przyrównuj twoje czyny i myśl do słów mojego przymierza. Więc ja już w marcu wymyśliłem, że w kwietniu wam mówiłem, że przygotowuje Bóg Ojciec dzieło prawa jazdy. I oto dzieci, prawo jazdy przed wami. Wczoraj dostawca był zaszokowany, bo pani Agusia ma takie oko redakcyjne w komputerze, że od razu widzi smugę, źle pociągnięte. Był zaszokowany, że ktoś to może dotykać do ręki. Dzieci moje, oto prawo jazdy. Wykonane najdroższą formą farby malarskiej. Ona jest złotkowana, bo by tak to by nie było problemu. Tylko my poszli wariant, że to się złotko takie nakupuje i to się całkiem nie pędzlem jeździ. Więc oni mają trzy światy. Dlatego znacie mnie, zastosowałem sakiewkę i powiedzieli, że zdążą. Bo mi zależy na czymś pięknym. Ja mi tutaj takie przyniósł żółtawe, złoto pędzlowe. Mówię, to se jedź na targi gdzieś tam, do jakiegoś tam Zamościa i tamto. Ale tak będzie, to będą dwa prawa jazdy. Powiesicie to pod krzyżem, gdzie się modlicie. Tu mam wersję łacińska, że możesz sobie kupić wersję polską, ale jak chcesz, to łacińska też będzie dla snobów takich naszych rycerskich. I to będziemy codziennie czytali po dwa razy. To będzie, o przepraszam, to jest wersja łacińska. Drzewo, tu jest jesion, szlachetne. Nie smrek czy jodła, żeby wam to później to wylatuje żywica. A tu jest wersja dzieci polska. Na razie mam 144. Dziś jest niedziela, więc nie sprzedajemy, bo nie ma potrzeby. Ale jutro już mogę uruchomić pierwsze nabytki, wariant łaciński i wariant polski. Bo wiecie, jak było z medalionami. Obiecali, że będzie, przyjęli tylko 200. Ale tu jest obiecane 1000. Stąd pilnuję zapisów zagranicznych, żebym... Więc tak wygląda prawo jazdy. Ceremonia będzie, dzieci, przepiękna. Do pani Agusi mówię, jakbyś tak Boga Ojca poprosiła, jak już jest na fali tych orędzi, jakby mi formularz podyktował. Mówię, kiedy ja to przygotuję? Dzieci, wszystko wam opowiem. Bóg jest nieprawdomy. I to w takim czasie przychodzi z tym, kiedy ja jestem taki przywałkowany, nic nie mogę, wszystko się wali, a nagle przychodzi łakoć Boża. Te tablice córko sporządzisz osobiście. Co znaczy, że projekt zrobiła pani Agusia? Pojechaliśmy do firmy, komputerowcy. Mówię, panowie, wiem, że macie ciśnienie wizji, ale wy nie macie nic. Słuchacie tej pani, co każe, ma być tak zrobione. My płacimy. Prosimy o wariant najpiękniejszy, jaki możecie wykonać. Bo były tańsze, na sklejce i to można, bo to by grosze były. No, ale ten deski kawałek, tak byś to miał na garnek do podkładania garnka z pieca. No więc także jest to możliwe dużo taniej coś wykonać, więc żebyście wiedzieli, to jest klejecka, bo mam taki prototyp. A, szkoda, że nie przyniosłem. By pokazać, co to wycięte, no jest. I to by szło szybciuśko. Więc posłuchali i to pani Agnieszka wykonała wolę Pana Boga. Te tablice, córko, sporządzisz osobiście. Więc ja się ani nie wtrącałem. Jak pani Agnieszka pytała, to moja odpowiedź była, ja bym też tak zrobił. Ja już jestem w duchu. Ja bym też tak zrobił. I mi się zawsze podoba, co jest wykonane. Chcę, aby zawisły na waszych ścianach. To już dotyczy dzieci was. I były przez was czczone. Chcę, aby były w centrum waszego ołtarzy, macie ołtarzyki. Bo ja i mój syn i ja, to moje prawo. Uderzając w moje prawo, zawsze uderzasz w mojego syna. Powieś tę tablicę obok krzyża, jakie mamy wytyczne,
aby pamiętać, że łamanie prawa jest krzyżowaniem Jezusa i skazaniem mnie na mękę, patrzenia na Jego mękę w Twoim domu i w Twojej duszy. Odrzuć zło w każdej formie. Przyjmij mnie z moim synem i moją miłością w pełnym wymiarze, całym swoim sercem i całą swoją duszą. Pragnę miłości i wdzięczności człowieka za moje przykazania, którymi chronię go od zła wszelkiego. Pamiętaj, że te tablice, żeby były sporządzone z wielką dbałością. Żebyście Państwo wiedzieli, specjalny projekt pudełka, bo były inne, nie wymyślono. Zafoliowane, dostaniesz do ręki nieskazitelne. Jak żeś później ciut drogi porysujesz, to twój problem, rozumiecie? Ale dostaniesz, żebyście wiedzieli, jak Bóg jest w wymaganiach. Sporządzisz je z wielką dbałością. Wykonawca później, kiedy nawiódł na szef firmy na lody, to mówi szczerze, no w lipcu nie mam. Takich zamówień mam największy problem z utrzymania 60 robotników. I ja mówię, no to coś za coś, przyjedziesz z żoną na rekolekcje małżeńskie, bo tak Bóg chce. Bo ciebie wyznaczył, ciebie mam na... A ja byłem uczciwy, bo ja już złożenie, zamówienie złożyłem w kwietniu. Jeszcze nie wiedząc, czy dostaniemy do końca orędzia, bo było, trzeba było do Wielkanocy czekać, był tylko sygnał dzieła. I mówię, przygotuj pan drzewo na około 1000 sztuk, a to się okazuje, że to jest 2000 sztuk drzewa. Bo to są razy dwa. I przygotowany w drzewo był. Pamiętaj, aby te tablice były sporządzone z wielką dbałością. Więc wybraliśmy drewno, bo to jest, gdzie Bóg to stworzył. Plastiki, inne rzeczy, dzieci nie wchodzi w rachubę. Proś mego ducha, aby ci je pokazał. I Duch Święty pokazał, Panie, jak usi wielkość, wszystko, literki, jak mają, jakim kolorze na złocie. Chciałbym, aby człowiek powtórnie je przeczytał, aby się ich nauczył na pamięć i aby je czcił w takiej formie, w jakiej zostały mi objawione. Powiedz ludziom, że zmienianie moich przykazań przyniesie klątwę światu, nowe choroby i nowe zniszczenia. Dlatego drżymy, kiedy słyszymy interpretację 10 przykazań przez Boga. Dziś usłyszeliśmy, że nawet w niedzielę nie wolno zamawiać towaru przez internet. Tyle wprowadzenia pierwszego. Przechodzę ad rem do rzeczy drugiej. I wiecie, to każdy z nas ma takie czasami swoje słabsze dni. Wydaje się, że już koniec. No i był taki dzień. Rano pani Agusia przylatuje, ale kochał Bóg ojciec pana księdza. Jak to kocham? Co? Nie maszczała? To jest niemożebne, że nie maszczała w moim przypadku? Mówię, nie, o nic się go nie pytałam. Przyszłam i oto Bóg ojciec mówi. O kurczę pieczone, to nie to. Pani Agusia powiedziała, że tu jest oryginał gdzieś. A, już jest. To proszę tą kartkę na właściwe miejsce i mi znaleźć. No i dzieci przychodzi zapowiedź dokładna, co do joty mam wykonać, jak będzie ceremonia wyglądała niedzielna tej uroczyści. Posłuchaj, moje dzieło prawie ukończone. Kiedy otrzymacie tablicę, niech ksiądz je uroczyście pobłogosławi, aby w domu, w którym zawisnął, przestrzegane było moje prawo. Poproś księdza, aby odmówił nad nimi również egzorcyzm i nadał im przez to moc ochronną w waszych domach. Później powie, że ja mam to ułożyć. Więc Bogu dzięki, żem wczoraj nie poszedł na drogę krzyżową, bo my do 15 po 11 tylko robili układ graficzny, bo my to pisali po południu, ale cały czas klienci, kapujecie, pisać. No to trzeba szukać księgi, czyli nie jestem taki mądry, zrobić jakąś kompilację, resztę prosić tłumacza o małe poprawki, żeby to jakoś wyszło.
Dzieci, to skończyłem wczoraj wieczór, 23:15. I oto Pan Bóg opisuje całą uroczystość. Ja słyszałem, że mam ułożyć. A gdzie to było, że to mam to ułożyć? A tu tylko pisze, żebym odmówił nad nim egzorcyzm. A ja słyszę, że mam ułożyć. Gdzie układaliśmy? Widzicie, tak to jest. Czytałem to i ja słyszałem, że mam ułożyć. Poproś księdza. Aby odmówił. No ja słyszał, że musimy może ułożyć. Co by ułożyli na jutro? Tak to jest z Panem Bogiem, rozumiecie? Bo to człowiek, jego sła się przeżywa nieprawdopodobnie, dzieci. To takie rzeczy, to jest piękne. A jak idzie dzieci lanie, to portki się same spadają, tułów się sam nachyla i lej, Panie, bądź wola Twoja. A nieraz, jak się odezwie pycha, tragedia. Ja jak pójdę do nieba, to będę tylko całował Boga na sąd po nogach. Całował i przepraszał i go prosił, żeby się nie odzywał. Ja już tyle usłyszał. Tylko dobrze wiedziałem, bo jak się odezwie, to ja się pytałem, nie ma lania? Niemożebne. Żeby Bóg powiedział, że... Teraz posłuchaj. Kiedy tablice będą gotowe, pragnę, aby zostały uwielbione przez ludzi, którzy pragną przyjąć moje prawo i wywyższyć je w moich domach. Ksiądz powinien ukazać je ludowi, czyli wezmę do ręki dzieci. To będę się czuł jak Mojżesz, wiecie, jakie to będzie w niedzielę? Jeśli jak zaczną bić gromy, no to by była dopiero ceremonia, dzieci. To taki halny przeszedł, że wokoło się drzewa walą. To byście nabrali powera. Ty też to. Ksiądz powinien je ukazać ludowi, wywyższyć. Wtedy niech wszyscy uklękną. Padniecie na kolana. 3 razy dotkniecie, ucałujecie ziemię. Głowa pójdzie na sam dół. Oddadzą pokłon, czyli głowa do ziemi na znak, że uznają wyższość mojego prawa nad własnym rozumem, a tym samym wyższość mojej woli nad własną wolą. Dzieci, hołd poddaństwa równy. Bogu dzięki, że my są na skraju cywilizacji europejskiej i wschodniej. Nam Polakom pokłony nie wdziwnie, bo Niemiec by się nie zegnią, ale my się zegniemy. Bo u nas to jest możebne i nasi ojcowie, jak szli do niewoli tatarskiej czy tureckiej, to się zginali ze samej ziemi. Wtedy ksiądz wypowie słowa przysięgi, którą powtórzycie. Wypowie słowa. I tu jeszcze wcześniej jest formularz przed tymi słowami, wam to zaraz zdradzę. Najpierw mamy ułożony formularz błogosławieństwa, później egzorcyzm, będzie to mieć w książeczce, będziemy razem się modlili, egzorcyzm tablic, następnie pokropię tablicę, pobłogosławię, wezmę tak do góry i wy stojąc, ja powiem, oto prawo Boże, mądrość Boga, która nieskończenie przewyższa ludzki rozum, aby łup na kolana i głowa do ziemi. Głowę podniesiecie, klęcząc. Oto prawo Boże, wola Boga objawiona wam dla waszego zbawienia. Ryb głowa do ziemi. Wyprostujemy się. Oto prawo Boże, przykazania których ma przestrzegać, mam z miłością, mamy. Znowu głowa na dół i klęczymy. I znowu idę do oryginału. Wypowie słowa, czy chcesz, aby to prawo Boże, którego przykazania są wpisane na tablicach, zostało zapisane w twoim sercu? Odpowiedź ludu powinna być, chcę. Bóg to nam wszystko, dzieci, napisał. Czy zobowiązujesz się wywyższać w twoim domu je poprzez zawieszenie tych tablic na ścianie? Tak. Czy zobowiązujesz się poznać moje nauczanie tych przykazań i przestrzegać ich w twoim domu? Tak. I teraz będziecie za mną powtarzali słowa, przysięgi, postanowienia, przyrzeczenia. Ale wam tego nie powiem, bo byście wszystko wiedzieli. To jest tajemnica na niedzielę. Później was pobłogosławię.
tymi tablicami. Tu są modlitwy podane. Niech stąpi na was moc Boża, abyście odważnie przestrzegali prawa Bożego. Amen. Niech wasze serca, to jest pokazane, modlitwa, nie podam wam dzieci wszystkiego, bo byście znowu wszystko wiedzieli. W pewnym momencie będziecie w zależności od swojej kondycji rodzinami, małżeństwami w pojedynkę z tablicą do mnie podchodzili, będę ją osobiście wam, czy ty masz już nabytą, przychodzisz z dwoma, ja odbieram, podaję głowie rodziny, wypowiadam słowa, to te was tu zdradzę, powierzam ci prawo najwyższego Boga, szczerz go ze wszystkich sił w twoim sercu i w twojej rodzinie. Ja ci go podam w głowie, ucałujesz obydwa prawa, głowa rodziny odchodzi na bok i podaje członkom do ucałowania. W tym momencie idzie inna rodzina, wypłynie z kwiatami do Boga Ojca i tak popłynie ta ceremonia. Dzieci, jestem szczęściarzem. Nie dość, że mam telefon do nieba, to jeszcze niebo pisze mi formularze. Czyli mamy numer, mamy faks, że przychodzi z nieba, gotowy, to patrzcie, no taki faks przyszedł z nieba. No i ja tylko mam siadnąć, rozgryźć to, przelać na papier redakcyjny, no i przyszłe pokolenie mają gotowca, wy macie gotowca, jesteście szczęśliwi. Tyle z promocji tego dzieci wydarzenia niedzielnego. Poznaliście prawo jazdy, więc się proszę już dzieci nie lękać. Będziecie mieli przywilej, ta garstka, że po nabożeństwie można wyjść na zewnątrz i pani Agusia da do ręki. Nie żeby dotykali palcami, tylko zobaczyć, tak proszę pani Agusiu, to foliwane nie otwierać, żebyście poczuli radość. Co was czeka? A ja czekam na górę Synaj, zadymienie, mowę Boga. Bo z tego, co pamiętam z religii, dzieci, Żydzi to drżeli. Góra Synaj drżała. Był pas określony, gdzie nie mogli podejść. Padali na kolana i mówili, mów, my wszystko przyjmiemy. Wiemy, że tam Bóg jest. A Mojżesz tak jaśniał, że nie mogli na niego patrzeć. Więc musieli mu welon dać na głowę, żeby w ogóle patrzeć w jego kierunku. To było ongiś przed 4000 czy 5000 lat. A co będzie teraz? Nie wiem, ale jedno wiem, że jest to ogromne wyróżnienie. Bóg nas wyprowadza z niewoli świata, bo ziemia już jest piekłem. Kościół zdradził. Większości ludzi zdradziła. Bóg to powiedział, największym moim dramatem jest złamanie trzeciego przykazania. To jest moja klęska. A myśmy doszli do ignorancji rozrośniętej w okrucieństwo. Mam jeszcze 5 minut, idę dalej do naszego 4. przykazania. Zaczęliśmy, moi drodzy, o 5. przykazaniu. O 4, o obowiązkach rodziców, o ich odpowiedzialności za swoje dzieci, za ich życie i wybory. Dlatego skoro Boga Ojca odpowiedzialność za nas, za konsekwencja buntu Ewy i Adama, doprowadziły Jego Syna na krzyż, to drodzy rodzice, co was biedni czeka? Kiedy wam zgodnie z prawem zabrano już dzieci, wy już ich nie macie. Wy już ich nie macie. One są dziećmi państwowymi systemu ideologicznego, mechanizmu multimedialnego, tablety, komórki, telewizja, internet. I Bóg mówi o głównej celowości zarówno dzieci, mówi, jak i rodziców. Zbawienie. Rodziców wzywam do ofiary, aby byli gotowi na wszelkie poświęcenie dla zbawienia swoich dzieci. Dzieci, poświęcenie.
Ja was tu pochwaliłem, ile wydajecie trudu, aby wasze dzieci, dorosłe smoki, były zbawione, które mają w nosie Boga. I Bóg daje gwarancję, że ich go znajdzie. Wy mi uratujcie kapłanów, a ja przez ich posługę uratuję wasze dzieci. Więc macie gwarancję. Jeśli się modlisz, pokutujesz, 100% niemożebne, żeby Bóg nie dotrzymał słowa. Kapujecie? Stąd mamy modlitwę za grzeszników raz w miesiącu. Wyjaśniają wam Katarzyna Emeryś, Gabriela Bossis, nasze orędzia. To potrzebne zostaje wam, rodzice, przy tym, przy kradzieży waszych dzieci, ogromne poświęcenie dla zbawienia waszych dzieci. Nowy człowiek nie może być traktowany jako dopełnienie zachcianek współczesnej rodziny. Tu chodzi o poczętego człowieka. Nie jest to zachcianka współczesnej rodziny. Przyjmując dar rodzicielstwa, jedni ludzie przyjmują odpowiedzialność za duszę innych ludzi. Czyli rodzic za dziecko, ale i dziecko za rodzica. Ile mam przypadków w naszych szeregach rycerskich, gdzie rodzice mają w nosie Boga, a dzieci walczą o nich. Jest to udział w tej misji, o której Bóg teraz mówi, przyjmując dar rodzicielstwa, jedni ludzie przejmują odpowiedzialność za duszę innych ludzi. I ci inni ludzie nie muszą się w ogóle w strategii Bożej do pługa przyłożyć, byleś się ty przyłożył, żeby oni mogli żyć. I teraz Pan Jezus tutaj jest pociechą dla nas za ten trud odpowiedzialności, czyli trud zbawienia, daje im udział w moim dziele stwórczym i tworzę jednych ludzi podobnych drugim. I oni się przemieniają. Ja ich znajdę, mówi Bóg. Ja ich przemienię. Oni biedni nie wiedzą, kiedy są trafieni łaską. Jednak celem rodzicielstwa jest wychowanie ludzi do nieba. Chcę, aby rodzice nauczyli swoje potomstwo czcić Boga i odróżniać dobro od zła, a w później życiu napełnione dobrym przykładem dzieci dokonywały dobrych wyborów. Macie, rodzice, trudne zadanie. Wracam do tego zdania. Macie nauczyć czcić Boga dzieci. Jeśliście nie nauczyli czcić Boga dzieci, no to jesteście przegrani. Nic wam nie wyjdzie. Odróżniać dobro od zła. Dziś mamy katastrofę, bo praktycznie w nauczaniu Kościoła jest ustawione, że nie ma zła. Bo jak nie ma piekła, to nie ma zła. Skoro dopuścili teraz rozwodników do Komunii Świętej w Kościele i dają im rozwody w ciągu 2 tygodni, to znaczy, że nie ma zła. Kapujecie? Nie ma zła. Dziś jest optyka. Nie ma zła. Chłop z chłopem współżyje, baba z babą, chłop się żeni z kotką. No to nie ma żadnego zła dzisiaj. Dziś jest wszystko, co się jawi w twojej propozycji, podane jest wypełnienie ciebie. Pozwól mu się zrealizować. Odróżniać dobro od zła, jak dziś jest wszystko dobre. No, a to zdanie, trzecie zadanie, a w późniejszym życiu napełnione dobrym przykładem. Piłeś, biłeś żonę, wyzywałeś, patrzyłeś w telewizor, żadnej roboty nie podjąłeś, no jaki ma wzór dziecko? Żona przy kawie, koleżanki, imprezy. Z czego to w przyszłości dziecko będzie brało wzór? Ja patrzę na siebie, bo to zawsze mnie coś dzieje, jak robił tata, jak robiła mama. I odświeżam filmek, wprowadzam zwyczaje. Jeśli by mój rodzic
w znaku wiary, nie dawał słomy do podłogi na Wigilię, siana pod stół, ja bym dziś stary koń nosił, to wpowiedziałem to dzieci, wszystko to wchodzi. Czy jak pracując z dziećmi, włóczyłbym je na, jeździłem do Kalwarii na każdym turnusie, setki pielgrzymek, kilka razy roku. Ale mnie włóczył rodzic. Ja od małości był na Kalwarii. Ta ofiara poświęcenia własnego życia dla życia i wychowania innych żąda szacunku i miłości. Czyli to żąda szacunku i miłości od dzieci. Bo dziś wyrodne dzieci co mówią? Po coś mnie urodziła. Druga aklamacja. Ja się nie prosiła. Ty jako krowiasta wymyśliła. Ja się nie prosiła na świat. Ja ci powiem, kto się na wsi prosi. Uwaga, dzieci. Ta ofiara poświęcenia własnego życia dla życia i wychowania ich żąda szacunku i miłości. Jak ja bym mógł na moją mamę krzyknąć czy cokolwiek? Na każdy oddechlecę, bo moja mama to była chodząca miłość. Jak można inaczej koło mamy chodzić? Chodzić jak dziecko niewinne? Za nos chwycić, ucałować. Wczoraj mama do mnie przychodzi, jak uwielbiam tą aklamację i mówi mi na ucho, Pietruś, ty jesteś mój. Wiecie, co te cztery wyrazy znaczą? Każdy mój ruch palca, dotknięcie, to mama wie, że miłość, jak i bilet na głowę położę, albo ponosię, to ona to uwielbia. Ona wie, że to jest miłość. Mama należy też do smakoszów mojej kuchni. Ja ugotuję zupę, czy zrobię. To, co Pietruś je, ona też będzie jadła. Dadzą mi co innego. Drogie dzieci, jesteśmy zobowiązani do szacunku i miłości. Powtarzam, jaki by ten rodzic nie był. Czasami na mojego tatę pomruczę, ale ja go tak kochałem. Co ja miałem radości z nimi, jak moje dwa dziadki mieszkały u mnie. To są dzieci. To wyliczony dzień przyjazdu. Nie przyjechał. Tata, jedziemy po syropki. Tato, jedziemy po kefir. Tak, ty o niego dbasz, a ja nie mam proszku do prania. Zaczyna się, nie? Wypłaty. To wszystko. Oglądanie ich prezentów. To trzeba wejść ten świat. Bo dzieci już po 70, to nam tylko potrzeba miłości. Módlcie się, żeby miał was kto kochać tylko. Dlatego dzieci winny kochać i szanować rodziców, bo poprzez nich otrzymują dar życia, aby mogły poznać i pokochać Boga. Dzieci, jeśli które pyskujecie mamie, po coś mnie urodziła, ja się nie prosiła, aby ci język na parę godzin usnął. I jeszcze tak wyszedł, tak chodziła, tak, żebyście też, żebyś przez ty też. Dzieci, wy se słuchacie, a już jest 10 po. Amen. Miało być 30, było 40. Radość moja wielka, jak to pięknie Pan Jezus te rzeczy nam tu dzieci wszystkie ustawia. Niech wam Bóg wszystkich błogosławi. Już zrobiłem postanowienie, że nie dzwonię do pana Grzesia czy do innych, żeby organizować jutro dopiero, bo tak bym ustawił mszę czykolwiek, ale ustalam 7 godzina. Jeśli by dojechał jeszcze z kilka osób na to, no to wtedy pójdę po dwie konferencje dziennie, bo to dla mnie jest ważne i dla was, bo tego dzieci jeszcze jest sporo. Jeszcze 30 kartek, to jeszcze tego sporo.
a zaczną się przestrzenie, bo to jest łatwa przestrzeń, miła początek, ale jak później wejdziemy głębi, to no to zaczniemy poznawać znowu zjawisko opadania skarpetek z naszych rąk, nóg i nam to troszkę dzieci pójdzie wolniej. Tu widzę, że jest jeszcze 5 kartek o czwartym przykazaniu. No to przy moim rozkręceniu to może być i tydzień. Po 5 kartek to... Tyle z dzisiejszego nabożeństwa. Cieszę się, że miałem komu przedstawić program nabożeństwa, przedstawić prawo jazdy i w powolutku wciągać w dalsze konsekwencje przestrzegania prawa jazdy. Przypominam, bo powiedziałem we wstępie, że zdaje się, że Bóg przedstawia ofertę bardzo konkretną. Powiedz ludziom, że zmienianie moich przykazań przyniesie klątwę światu. Nowe choroby i nowe zniszczenia. Klątwa uruchamia nieszczęścia. Pamiętajcie o tym. Nowe choroby i nowe zniszczenia. Na razie was trują równo, zaczęły się żniwa. Ja was pocieszę. Będziecie jedli chleb randapowy, bo to się okłamuje. To jest chleb randapowy. Rolnicy teraz kupują największą truciznę świata, wyjeżdżają na pola i je pryskają, żeby one były szybko suche. Łatwo się muci, a wy, dzieci, witajcie raki. Dziś wam mogę to powiedzieć, bo to trują was do kwadratu. Więc wszyscy na gminie teraz rypią równo rambat, bo jak poleje, to wody nie wciąga, mucą, szybko jest wydajnie, więc życzę wam soków randapowych, olei, bo to na rzepach teraz walą równo, i później chlebów randapowych. Bo to w ramach chemizacji, no, takiej nowości macie, więc później się nie dziwcie, że wam dzieci się rodzą chore, takie, no bo to jest ogromna trucizna od lat stosowana w Polsce masowo przy żniwach. Chleb randapowy, jedzie taki traktor z ramieniem i psika. Elegancko wszystko usycha, zboże wysokiej klasy suchości i wasze żołądki wysokiej klasy wytrzymałości. Więc pamiętajcie, że jak jemy chleb? Chleb randapowy. To w ramach unifikacji rolnictwa europejskiego, żebyście wiedzieli, co się z nami dzieje.